Dzisiaj spotykamy się na Dolnym Śląsku. Jest to już kolejna konferencja z cyklu Polskiego Kongresu Rolnictwa. Prowadzimy od ponad pół roku szeroką debatę w branży rolno-spożywczej. Kongres Rolnictwa to dobra okazja do tego, żeby mówić o takiej całościowej strategii dla rolnictwa, bo rolnictwo odgrywa ogromną rolę w naszej gospodarce. To jest eksport ponad 20 miliardów euro. Uważam, że kongres daje początek na każdy następny kwartał, każde półrocze, każdy rok, początek dyskusji na temat różnego rodzaju rozwiązań legislacyjnych przede wszystkim. W mojej ocenie kongres spełnił oczekiwania organizatorów, a przede wszystkim myślę, że oczekiwania uczestników. Takie spotkania mają przede wszystkim na celu przepływ informacji, poinformowanie producentów o bieżących działaniach zarówno rządu, jak i samorządu. Kongres Rolnictwa uważam, że jest inicjatywą bardzo ciekawą z tego powodu, że dzisiejsza sytuacja na rynku rolnym jest bardzo ważna dla polskich rolników, ale nie tylko dla Polski. Ministerstwo Rolnictwa zawsze starało się wspierać inicjatywy lokalnych społeczności. Wyrazem tego jest oczywiście realizacja osi priorytetowej 4. programu operacyjnego. Jako też strona dofinansowująca po części Kongres Rolnictwa jesteśmy zadowoleni z udziału tak licznego grona.